Festool opracował innowacyjną zagłębiarkę akumulatorową TSC55K na tarczy 160 mm. Wyposażono ją w system Kickback Stop, bezszczotkowy silnik EC-TEC i zaawansowaną elektronikę sterującą, zapewniającą także ochronę antyprzeciążeniową. Elektroniczne zabezpieczenie przeciwodrzutowe Kickback Stop zatrzymuje tarczę w przypadku jej zaklinowania i podnosi bezpieczeństwo pracy na najwyższy poziom. O gotowości do działania i stanie funkcji Kickback Stop informuje dioda LED. Funkcję tę można wyłączyć, jeśli jej użycie nie jest wskazane. Zagłębiarka jest wyposażona w szybki hamulec tarczy, zatrzymujący ją w około 2 sekundy po wyłączeniu maszyny. Urządzenie możemy zasilać prądem stałym o napięciu 18 V z jednego akumulatora lub 36 V, jeśli podepniemy do niego dwa akumulatory. Wyposażono je we wskaźnik poziomu naładowania. W pilarce obroty są elektronicznie stabilizowane. Możemy je też płynnie regulować w zakresie od 2650 do 3800 obrotów na minutę dla napięcia 18 V i od 2650 do 5200 obrotów na minutę dla 36 V. Maksymalna głębokość cięcia zagłębiarki Festool TSC55K dla kąta 0 stopni wynosi 55 mm. Wyposażono ją w regulację głębokości cięcia z podziałką mającą wskaźniki zagłębienia tarczy dla prowadzenia jej bezpośrednio po materiale i na szynie FS. Do ustawienia kąta cięcia służy jego regulacja w zakresie od minus 1 stopnia do 47 stopni. Podczas dokładnego wykonywania zagłębiarką cięć prostoliniowych stosuje się szyny prowadzące Festool FS. W tym celu po ustawieniu pilarki na szynie należy wyregulować luz jej prowadnic. Aby umożliwić czyste cięcie, w zagłębiarce zastosowano opatentowany system zabezpieczenia przeciwodpryskowego. Pilarka ma też obrotowy kruciec do szczelnego połączenia jej z wężem mobilnego odkurzacza Festool, współpracującego z nią w trybie automatycznym za pośrednictwem akumulatorów wyposażonych w bezprzewodową technologię Bluetooth. Do zbierania pyłu możemy użyć też materiałowego worka znajdującego się na wyposażeniu zagłębiarki. W Festool TSC55K mamy też łatwy w obsłudze dźwigniowy mechanizm blokady wrzeciona Fast Fix. Możemy więc użyć obu dłoni do montażu-demontażu tarcz, co znacznie ułatwia i przyspiesza ich wymianę. W pierwszym teście zagłębiarką Festool TSC55K szybko skróciliśmy meblową płytę laminowaną, uzyskując wysoką jakość cięcia. W trakcie drugiej próby testowaną zagłębiarką przecięliśmy meblową płytę MDF, uzyskując krótki czas cięcia i wysoką jego jakość. Następnie wykonaliśmy czyste i ekspresowe cięcie klejonej deski sosnowej. Podczas kolejnego testu równie sprawnie i czysto przecięliśmy deskę dębową. W piątej próbie cięliśmy ukośnie deskę dębową, uzyskując wysoką jakość i efektywność pracy. Szósty test pokazał, że zagłębiarka Festool TSC55K doskonale sprawdza się w dokładnym docinaniu bardzo twardych desek tarasowych. Pilarką przetniemy też szybko i precyzyjnie legary tarasowe. W ósmej próbie sprawnie skróciliśmy płytę z trudnego w obróbce korianu. Podczas dziewiątej próby zagłębiarką Festool TSC55K dokładnie przecięliśmy trzykomorowe profile aluminiowe. Testy zakończyliśmy sprawnym wykonaniem otworu w płycie meblowej, przy czym do docięcia narożników użyliśmy wyżynarki Festool PS300EQ. Naszym zdaniem Festool TSC55K dla zagłębiarek wyznacza nowe standardy efektywności, jakości i bezpieczeństwa pracy. Jest to więc sprzęt z najwyższej półki jakościowej, spełniający bardzo wygórowane wymagania profesjonalistów.